Nasiona złota. Mam piękne królestwo, mam piękny pałac i niczego mi nie brakuje. Powinienem być szczęśliwy, ale nie jestem. Nudzi mi się, czegoś mi się chce, a sam nie wiem czego. Wołać mi ochmistrza. Tak, panie? Powiedz mi, czego nam w pałacu brakuje? Niczego, panie. Wszystkiego mamy w bród. Straże, do lochu z nim. Król rozsierdził się na dobre. Chodził po komnatach tam i z powrotem mrucząc. Niby ochmistrz, a nie wie, czego nam brakuje. Przy takich zarządcach do niczego nie dojdziemy. W drzwiach stanął strażnik pałacowy i czekał, aż go król zauważy. Czego tam? Najjaśniejszy panie, jakiś starzec pragnie zobaczyć twoje oblicze. Powiada, że ma dla ciebie cudowne nasiona. Puśćcie go. Ciekawym, co to za nasiona dziad przynosi, mruknął pod nosem. A dziad wręczył królowi sakiewkę z nasionami i powiedział: z tych nasion, najjaśniejszy panie, wyrośnie ci złoto i srebro. Tego mi było trzeba! Nareszcie mam zajęcie godne króla, zakrzyknął najjaśniejszy pan i własną ręką wysiał nasiona przy pałacu. Na drugi dzień zobaczył w tym miejscu bujne, wysokie ziele. Zezłościł się nie na żarty, będąc pewnym, że padł ofiarą oszusta. Kazał ziele ściąć i razem ze starcem wrzucić do lochu. W ogóle nie chciał słuchać żadnych wyjaśnień. Znów snuły się dni bez celu. Królestwo prosperowało znakomicie. Każdy robił, co do niego należało, a król po staremu zadawał sobie pytanie, czego mu jeszcze brakuje. Ochmistrza póki co wypuścił z lochu. Na starca nadal się gniewał, ale że z natury nie był człowiekiem złym ani zawziętym, więc posyłał mu 3 razy dziennie strawę przez służącą pałacową. Dziadku, jak wam smakuje polewka? Sama ją dla was uważyłam. Dobra polewka, dziecinko. Jeno słoneczka mi brakuje i nieba nad głową. Źle człeków nie woli. To po coście królowi głupot o złocie naopowiadali? Przecie widzę, żeście dobry człek i polubiłam was bardzo. To mi was żal. I ja cię polubiłem, córeńko. I to ci powiem, żem głupot żadnych nie opowiadał. Samą prawdę szczerą. Jeśli zrobisz wszystko, co ci powiem, to sama się przekonasz. Zgadzasz się? Zgadzam. Może to pozwoli cię uwolnić z lochu. Dzieweczka nie miała zbyt wiele czasu dla siebie, bo służba w pałacu zajmowała jej prawie cały dzień, ale zgodnie ze wskazówkami starca wysiała ziarno, zebrała ziele, oddzieliła słomę od nasion, suszyła, rosiła, moczyła, międliła je, trzepała, potem wyczesała włókna, uprzędła delikatne nici, z tych nici utkała płótno, a z tego płótna uszyła sukienkę. Nieraz musiała te czynności wykonywać w nocy, kosztem snu. Ale co to była za suknia? Gdy szła tak przyodziana, z daleka lśniła jak zorza. Hej, a kto to tam idzie? Czy to nie posługaczka Zosia z kuchni? Wołać mi ją zaraz. Jestem, najjaśniejszy panie. Mów mi tu zaraz, skąd ty, uboga sierota, masz tak wspaniałą suknię? Zatrwożyła się Zosia pańskiego gniewu, ale powoli, słowo po słowie, opowiedziała królowi, jak to starzec z więzienia podarował jej nasiona, jak słuchała jego mądrych wskazówek i wykonywała wszystkie czynności, aż do utkania płótna z lnu i uszycia sukni. Król, jak się rzekło, nie był człowiekiem złym ani zawziętym. Od razu zobaczył, jak bardzo się pomylił. Wstyd mu się zrobiło, więc kazał starca uwolnić, przeprosił go,
i nagrodził poniesione krzywdy. Takie płótno to rzeczywiście złoto i srebro. Prawdę mówiliście, dziadku. Wybaczcie moją gwałtowność i zgódźcie się zostać na moim dworze. Mianuję was nadwornym krawcem. Tylko nas nauczcie, jak się robi takie złoto i srebro. Tak też się stało. Odtąd król tej krainy chodził w śnieżno-białych szatach, a wszyscy gospodarze nauczyli się uprawiać len i obrabiać go. Kobiety tkały z tego lnu wspaniałe płótna, po które zaczęli przyjeżdżać kupcy z najodleglejszych krain. Sława królestwa rosła i powszechnie zaczęto nazywać je białą. Najjaśniejszy panie, czyste utrapienie z tym lnem, skarżył się pewnego dnia ochmistrz. Jak to utrapienie? Sława królestwa rośnie, jedna za drugą powstają nowe gospody, bo nie mogą nastarczyć miejsca dla karawan kupieckich. Moi poddani żyją jak królowie ze sprzedaży tego lnu. Wszystko prawda, panie, ale sława nasza przyciąga też rabusiów, którzy podkradają się nocami i kradną len suszący się przy chałupach. Pomyślę, co by tu... Już wiem! Jak król wymyślił, tak poddani uczynili. Wieszali płachty lnu na żerdziach przed domem, a do ich końców wiązali psy. Gdy poczuły obcego, zaczynały ujadać. Bywały takie noce, podczas których na całą okolicę rozlegało się skomlenie psów pilnujących dobytku. I tak oto do nazwy biała zaczęto dodawać skomielna. Skomielna biała, słynna białym lnem i skomleniem pilnujących go psów.